Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Czerniak, i jestem profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej. Dzisiaj w nietypowej roli, bo w kuluarach Kongresu Impact 24 znajdujemy się w studiu Rzeczpospolitej i SGH i mam przyjemność prowadzić wywiady z laureatami listy 500. Rankingu Rzeczpospolitej, tworzonego już od ponad 20 lat, w tym od czterech lat we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. A ze mną dzisiaj pani Natalia Buczel, dyrektor regionalna oddziałów SI Poznań i SI Piła oraz dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Services spółki SI. Witam serdecznie. Musiałem się wspomagać, bo Dzień jednak dobry. tych tytułów dużo. Rozumiem. Tytułów dużo, a do tego dochodzi dodatkowy tytuł, bo wyróżnienie w kategorii zatrudnienie całego rankingu. Także gratuluję Dziękuję niniejszym. mniejszym. Ale zacznę może od trudnego pytania, bo znajdujemy się na kongresie Impact. To jest kongres technologiczny. Dużo się tutaj mówi o nowych technologiach, o przyszłości. Nawet są futurolodzy z nami tutaj na kongresie. Czy to wywołuje w Pani obawę to, co Pani tutaj słyszy w trakcie tego kongresu, czy nie, jako, spół, jako osoby reprezentującej spółkę informatyczną? Nie. Zwłaszcza, że tak naprawdę rozmawiamy na temat sztucznej inteligencji już od, od ponad roku i od roku zastanawiamy się nad wpływem na nasze życie codzienne nad wpływem, jaki to będzie miało na naszą firmę też. Także uważam, że nie, zwłaszcza, że w ramach naszej firmy zajmuje się też procesami związanymi z change managementem i tym, jak w ogóle radzić sobie ze zmianą, jak wykorzystywać proces zmiany w tym, żeby skutecznie transformować różnego rodzaju procesy, spółki i żeby być coraz to lepszym, więc uważam, że nie. Uważam, że AI będzie nam pomagać w tym, żeby stawać się coraz lepszą firmą, żeby pracować efektywniej i że dzięki temu będziemy też, myślę, mieć lepszych programistów, ale nie tylko programistów. Ja może się wytłumaczę ze swojego pytania w takim razie, bo wyróżnienie mają Państwo w kategorii zatrudnienie, a jak patrzymy na globalne trendy w tej chwili, to wszelkie narzędzia uczenia maszynowego, zwane potocznie sztuczną inteligencją, one w zasadzie w pierwszej kolejności wywołują bezrobocie technologiczne u samych informatyków. W zasadzie ta sztuczna inteligencja, gdzie dużo osób się bało, że zaraz ich zastąpią, kierowców, pracowników niewykwalifikowanych, to w pierwszej kolejności zastępują tych wykwalifikowanych informatyków, którzy pisali kody, zwłaszcza informatyków z Indii czy, czy innych krajów, do których austerosowane były usługi IT. Więc pod tym kontekstem jest sobie pytanie, czy... Pani się boi, że będzie musiała za moment zwalniać, bo SI zatrudniało bardzo dużo, ma 7700 e, pracowników. Tę liczbę utrzymuje w momencie, w którym już na przykład z, e, firmy z wielkiej czwórki, wielkie technologiczne firmy zwalniają. Mhm. Jakie są perspektywy zatrudnienia w pani branży? Dwa lata, dwa lata temu zatrudniliśmy, e, mieliśmy wzrost... E, Pracowników w SI o aż tysiąc osób, więc tak naprawdę idzie tam, myślę, że wyśmienicie, jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrudnieniem. W tym roku ogólnie uważam, że ten rok jest trudniejszy, bo faktycznie jest zauważalny bardzo mocno wpływ ai na to, w jaki sposób też firmy pracują, ale myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie związana z AI-em, ale ogólnie kwestie gospodarcze, które się dzieją na świecie. Spadek zamówienia na usługi IT? Yy... Myślę, że ogólnie taka, taki niepokój mhm. społeczny, społeczno-gospodarczy myślę, że ma na to bezpośredni też wpływ. Podobne, zresztą, podobną sytuację obserwowaliśmy też na samym początku związaną z koronawirusem. Przy czym na samym początku mieliśmy chwilę, gdzie... Faktycznie mieliśmy mniejszą ilość zamówień. Klienci też w obawie, co będzie, też rezygnowali z części projektów, ale potem nastąpił niesamowity rozwój i tak naprawdę przyspieszenie. Tak, a na branża IT, chyba pandemia, tylko naprawdę w krótkim momencie, pierwszych tak. paru dni była negatywna, stresująca. tak, stresująca, a później tylko była szansą, którą chyba tak. branża całkiem nieźle wykorzystała. Tak, my tą szansę niesamowicie wykorzy wykorzystaliśmy. W tym czasie mocno się rozwinęliśmy, zarówno pod kątem zatrudnienia, w firmie, ale także pod kątem, pod kątem przychodów. E, firmy nadal się rozwijają. Część firm bardzo mocno korzysta z nowych możliwości, część dopiero zweryfikuje możliwości, jakie, jakie mamy związane z, ze sztuczną inteligencją, ale tak naprawdę myślę, że dopiero ta cała maszyna się rozpędza. My też mocno wykorzystujemy AI w aktualnych naszych projektach, natomiast nie zwalniamy ludzi na pewno z, z powodu tego, że mamy te nowe możliwości związane ze sztuczną inteligencją. No dobrze, to spojrzeliśmy w przeszłość, spojrzeliśmy na pandemię. Ona szczęśliwie już jest za nami, a przynajmniej w takim zakresie, który bezpośrednio wpływa na koniunkturę biznesową. Natomiast spójrzmy w przód. Państwa firma oferuje bardzo szeroki wachlarz usług dla biznesu, od pomocy w budowie aplikacji, przez infrastrukturę i usługi związane z infrastrukturą IT, aż po wspieranie różnych rozwiązań informatycznych wspierających działalność biznesową spółek. Które z tych obszarów są najbardziej perspektywiczne? Co ma szansę najbardziej w tej chwili rosnąć, jeżeli chodzi o wielkość, państwa przychodów. My, my zdecydowanie w tym roku sta, stawiamy na sztuczną inteligencję, a, także a, 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 tak tendencyjnie muszę... tak To tak, nie muszę przez wszystkie działy przechodzi, prawda? Tak, zgadza się, natomiast my w tym momencie staramy się, e, myślę, że bardziej perspektywnicznie patrzeć na to pod kątem tego, jak sektory się też rozwijają, mhm. więc okej, okay, jest sztuczna inteligencja, ale ta sztuczna inteligencja musi być też powiązana z pewnymi trendami gospodarczymi, także e, na przykład wyzwania związane z ESG i staramy się tą sztuczną inteligencję też powiązać się z różnymi e, e, tematami, które są aktualnie, nazwijmy to, modne, i ale też ważne pod kątem, mm -hmm. no pod to kątem jest gospodarczym. Ciekawe, to jest ciekawy temat. Tutaj pociągnę panią trochę za język. E, jaki jest przykład zastosowania sztucznej inteligencji z ESG? Bo mam poczucie, że to jest taki medialny po prostu święty graal połączenie ESG ze sztuczną inteligencją, bo to się musi klikać w serwisach medialnych. Jaki jest temat? W jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozwiązania wyzwań, które stawia przed nami transformacja środowiskowa? Ja myślę, że tak naprawdę to bardzo mocno zależy od poszczególnych sektorów gospodarki. Mhm. Natomiast ostatnio zastanawiałam się razem z firmą, która zajmuje się produkowaniem chipsetów, w jaki sposób oni mogliby też z tego skorzystać i Tutaj rozważamy różne, różne możliwości wykorzystania też tego, natomiast też bardzo mocno zwracamy uwagę na to pod kątem wykorzystania też w sektorze takim back office owym. Także, bo ja z jednej strony jestem odpowiedzialna za, za rozwój obszarów takich typowo związanych z IT, jeżeli chodzi o moją rolę dyrektora oddziału, ale z drugiej strony jestem odpowiedzialna też za dostarczanie usług. Usług biznesowych dla, dla biznesu za wspierania mhm. procesów back officeowych. I tutaj w tym obszarze bardzo mocno staramy się zastanawiać, w jaki sposób wykorzystać tak naprawdę też to, to co się dzieje teraz na świecie, w jaki sposób też wykorzystać troskę firm o, o środowisko do tego, żeby mhm. też zoptymalizować pewne procesy biznesowe, które się dzieją w tych poszczególnych firmach, a też Wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję. Wspomniała Pani wcześniej, że na razie nie planują Państwo zwolnień. Miejmy nadzieję, że tak długo pozostanie. Ale wciąż w branży raczej trend jest odwrotny. Znaczy, sytuacja jest taka, że mamy do czynienia z niedoborem pracowników, a nie ich nadmiarem, z nielicznymi wyjątkami, o których rozmawialiśmy wcześniej. I w tym otoczeniu chyba kluczowe jest motywowanie pracowników do tego, żeby z Państwem zostawali. Jak taki firmie, jak pańska, Państwa się to udaje, motywowanie pracowników i utrzymywanie ich wewnątrz w tak bardzo rotacyjnym środowisku pracy, jakim, jakim jest środowisko pracy informatyków. Na pewno to, na co my stawiamy, to już jest sam proces związany z onboardingiem. My staramy się już na samym początku bardzo i mocno... I zatrudnianiem pracowników. Zatrudnienie, ale też te szkolenia takie wstępne mm -hmm. dla naszych pracowników, żeby pracownicy wiedzieli dokładnie, w jaki sposób my funkcjonujemy jako firma, w jaki sposób oni mogą się rozwijać jako pracownicy, żeby przede wszystkim byli też świadomi tego, co oni mogą, na co mogą liczyć od nas, ze strony naszej firmy. Stawiamy też bardzo mocno na transparencję, także od samego początku mówimy na czym nam zależy jako firmie, mówimy o tym, jakie są strategiczne kierunki rozwoju naszej firmy, na czym nam zależy, mówimy też, nie boimy się też mówić o rzeczach trudnych, także regularnie też mamy spotkania z na przykład naszym C-Levelem. Nasz prezes dwa razy do roku organizuje takie webinary, podczas, podczas do których mówi w jaki sposób nasza firma będzie, będzie się rozwijać. Także dzięki temu ci wszyscy nasi pracownicy wiedzą tak naprawdę na co mogą liczyć z naszej strony. Nie zawsze jest to taka marketingowa, tylko fajna, mhm. prawda, ale mówimy często też o rzeczach, które są niekiedy trudne. Dodatkowo na pewno to, na co my też bardzo mocno stawiamy, to jest bardzo szeroki wachlarz benefitów, który my mhm. proponujemy naszym pracownikom w tym momencie takimi myślę, że sztandarowymi przykładami tego, na co my stawiamy, to jest tak. Dzielimy się zyskami z naszymi pracownikami. Jest to benefit, który wdrożyliśmy kilka lat temu i Naprawdę zaobserwowaliśmy, że nasi pracownicy są z tego dumni. Jeszcze bardziej, tak naprawdę, nam kibicują, jeżeli chodzi o wzrost naszych przychodów i też. Zysków, bo potem mają w tym bezpośredni udział. Potem kolejnym takim naszym programem, w sumie to są dwa programy, na które wydajemy po milion złotych, to jest sponsoring pasji, gdzie wspieramy pasję naszych pracowników. Mhm. Także nasi pracownicy zgłaszają się z naszymi, ze swoimi pasjami. Idealnie rzecz biorąc, żeby tą pasję dzieliło więcej niż jedna osoba. No i takim osobom pomagamy rozwijać, rozwijać te pasje. Także ponieważ jednym z. Naszych celów strategicznych firmy jest, jest łączenie pasji z przyjemnością, tak naprawdę, więc nie tylko pasja, nie tylko naszą pasją jest technologia, ale też to, co robimy po pracy i taki fan. Mhm. I lubimy spędzać ze sobą też czas po pracy, także umożliwiamy to naszym pracownikom, a dodatkowo lubimy też dzielić się ze społeczeństwem, także bardzo mocno angażujemy się w tematykę csr owe prowadzimy liczne. Programy wolontariackie z udziałem naszych, naszych pracowników i prosimy ich o pomysły odnośnie tego, w co możemy się, w jakie projekty możemy się angażować. Zacząłem prowokacyjnym pytaniem, to i skończę. Um. Czy trudno jest budować wspólnotę w tak jednak rozproszonym i dynamicznym środowisku, jak środowisko informatyczne? Bo to na to stawiacie. Tak, to tak jak pani słucham, no to, to jest budowanie wspólnoty dookoła jednej firmy, w sytuacji, kiedy większość informatyków raz pracuje tu, raz pracuje tu i no, bardzo często zmienia swoje miejsce zatrudnienia, nie przywiązując się do określonego pracodawcy. Przynajmniej um, tak w, duża część branży działa. Mhm. To prawda. Myślę, że przed koronawirusem było nam zdecydowanie łatwiej budować takie poczucie community. Mhm. Także w tym momencie na pewno jest to o wiele trudniejsze, natomiast na pewno dzięki temu, że mamy liczne okazje, do tego, żeby się spotykać, także wdrożyliśmy, też dzięki temu, że nastały czasy koronawirusa, różne dodatkowe inicjatywy, różne dodatkowe też spotkania. Mamy regularne takie inicjatywy, jak chociażby spotkania, takie jak śniadania mhm. dla naszych pracowników we wszystkich oddziałach, dwa razy w miesiącu, mhm. liczne spotkania takie typowo integracyjne dla naszych grup projektowych, wspólne dni. Projektowe też dla, e, dla zespołów projektowych. Także myślę, że to zdecydowanie. E, Pomaga nam zbudować to poczucie przynależności do firmy, natomiast wrócę też do tego, co mówiłam na samym początku. Mhm. Bardzo ważne jest zbudowanie takiego poczucia też przynależności do firmy już od samego początku, czyli od tego pierwszego dnia. Także już pierwszego dnia zapraszamy ludzi do naszego biura, zapraszamy do tego, żeby poznali dokładnie, jak działa nasz back office. Sama osobiście nawet oprowadzam wszystkich naszych pracowników po, po biurze, pokazując im, jakie realizujemy projekty, kogo mogą spotkać codziennie w pracy w naszym biurze. Zachęcam ich oczywiście też do przechodzenia do biura, bo myślę, że biuro jest mimo wszystko nadal fajną taką płaszczyzną do tego, żeby móc się spotykać. Plus jeszcze oczywiście zachęcam ich do tego, żeby brać udział w licznych naszych communities, zarówno takich typowo merytorycznych, które się spotykają po pracy, nie zawsze są to spotkania na żywo, często są, spotka często są to spotkania online, ale dodatkowo też mamy liczne spotkania takie na żywo chociażby naszych grup sportowych i dzięki temu nawet osoby, które w ogóle nie pracują w tych samych projektach albo w ogóle reprezentują zupełnie inne technologie mogą się ze sobą spotykać i na przykład pograć ze sobą, rozgrać ze sobą mecz na przykład w badmintona. Bardzo dziękuję. To była już ostatnia rozmowa pierwszego dnia Impact24 w studiu SGH i Rzeczpospolitej. Naszą gościem była pani Natalia Buczel, dyrektor regionalny oddziałów SI Poznań i SI Piła, dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Services w spółce SI. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A Dziękuję Państwa bardzo. z kolei zapraszam do obejrzenia pozostałych rozmów w naszym studiu, a my już dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.